Czterolatki bawiące się w doktora, masturbacja sześciolatków, dziesięciolatki inicjujące zachowania seksualne. Czy rzeczywiście takie treści warszawski magistrat pragnie wpajać uczniom? Jakie seks edukacyjne plany mają włodarze innych miast? Jaką rolę odgrywają w nich działacze LGBT? Czy wreszcie, gdzie przebiega granica pomiędzy uświadamianiem, nauczaniem a deprawacją? I dlaczego wypowiedzi kurator krakowskiej Barbary Nowak czy gwiazdy sportu Zofii Klepackiej budzą taką reakcję środowisk LGBT i medialny hejt? Czy pojedyncze protesty wystarczą, by ochronić nasze dzieci przed standardami równościowej edukacji WHO, mówią rodzice? Czy możliwa jest rozmowa na ten temat z sygnatariuszami warszawskiej karty LGBT? Ano zobaczymy. Zaczynamy! Burza wywołana podpisaniem przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT z przywilejami dla środowisk seksualnych mniejszości ma ogólnopolski wymiar. Zamiast spełnienia obietnic budowy żłobków, przedszkoli czy lepszej komunikacji albo ułatwień dla seniorów, miliony z podatków mieszkańców stolicy mają być kierowane do osób o dziwacznych preferencjach seksualnych. Mówię dziwacznych, dlatego że queer w dowolnym tłumaczeniu znaczy dziwaczny. Warszawa musi być miastem przyjaznym, musi być miastem tolerancyjnym, musi być miastem otwartym i stąd też dzisiaj się tutaj spotkaliśmy na podpisaniu karty LGBT. Wszyscy mamy prawo do równości, to jest prawo, które jest zagwarantowane w Konstytucji. Warszawę stać na to, żeby była miastem uśmiechniętym, miastem równym dla wszystkich i będziemy podejmowali w tej sprawie bardzo różnorodne działania. Pan prezydent Rafał Trzaskowski podpisuje deklarację LGBT+. Poproszę pana Oktawiusza Chrzanowskiego, członka zarządu Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, o odebranie deklaracji. Decyzja władz Warszawy wywołuje protesty stowarzyszeń rodziców, nauczycieli, organizacji społecznych w różnych miejscach w Polsce. Nie ma wątpliwości, że ten dokument ma sprzyjać środowiskom tak zwanej pozytywnej pedofilii. No tak, jest to dokument propedofilski. Staramy się mówić rodzicom, żeby brali sprawę w swoje ręce, bo do tej pory ten dokument już właśnie od 2013 roku jest wprowadzany na różne sposoby manipulacyjne do szkół, nieoficjalnymi często drogami. Stworzył się taki trochę chaos informacyjny na ten temat i właściwie sprawa spoczywa na barkach rodziców w szkole. Rodziców wspiera małopolska kurator pani Barbara Nowak. Oto co napisała na Twitterze. Rafał Trzaskowski poinformował, czy LGBT jest naprawdę. Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci? Napisała w twicie. Postawa małopolskiej kurator spotkała się z falą krytyki ze strony środowisk najróżniejszych o to, co mówią rodzice osób LGBT. Jesteśmy reprezentantkami rodziców osób nieheteronormatywnych, czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych, aseksualnych, osób transpłciowych i niebinarnych. I przyszliśmy tutaj, bo jesteśmy oburzeni i dotknięci bardzo słowami pani kurator oświaty. I przyszliśmy spotkać się z panią kurator i usłyszeć od niej, dlaczego takie słowa padły. I oczekujemy przeprosin oficjalnych od pani kurator. Chociażby przyrównanie orientacji homoseksualnej do pedofilii jest po prostu nieprawdą, jest kłamstwem. Ale tam nie było przyrównania do pedofilii. Było, proszę panią, proszę sobie dobrze przeczytać. Czy nauka dzieci masturbacji w wieku 4 lat to jest właściwa rzecz? A skąd pan takie informacje ma? Z dokumentu WHO. To proszę mi je pokazać. Proszę mi je pokazać. Który przytaczała pani. To proszę mi je pokazać, bo ja się nie będę odnosić do zmanipulowanych danych. To są oficjalnie dostępne dane na stronie WHO. Tak, ja nawet mam przy sobie, ja nie znalazłam takich informacji w tym dokumencie. Mogę panu dać dokument, jak pan mi znajdzie, czapkę z głów dla pana.
A w naszym studiu pan Marek Błaszczyk, przedstawiciel środowiska My Rodzice. Witam pana. Znaczy przedstawiciel stowarzyszenia. Stowarzyszenia. Stowarzyszenia ma swoją formę pewnie prawną. Proszę pana, pan również protestuje przeciwko wpisowi pani Barbary Nowak. Co w tym dramatycznego jest? To może najpierw rozszerzymy to My Rodzice, dobrze? To... Bardzo proszę. To jest rzeczywiście Stowarzyszenie Rodziców, tak? Ono się nazywa My Rodzice, a to jest Stowarzyszenie Matek, Ojców i Sojuszników Osób LGBTQIA. Czyli, no nie, jak gdyby mówimy o rodzicach i naszych członkach, czyli nasze dzieci no są właśnie tymi dziećmi, którymi tutaj pani kurator, wszyscy inni straszą, robiąc porównanie, ciągle jest to, pojawia się to ten znak równości pomiędzy osobą homoseksualną a pedofilem. Nie, przepraszam, chyba z tego, co zrozumiałem i z samego tweeta pani Barbary Nowak, to porównanie dotyczy tego, że oto karta LGBT zaleca wprowadzenie standardów WHO, a w standardach WHO są treści propedofilskie. I tak należy to rozumieć. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem. Proszę pana, jeżeli chodzi o kartę WHO, to ja się wypowiadam tutaj jako ojciec. WHO to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przepraszam, za wysokie progi dla mnie. Mogę mówić o tym, że bronię wartości rodzinnych oraz bronię zdrowia i życia dzieci moich i moich przyjaciół. Proszę bardzo. Na temat tego, czy zapisów poszczególnych w karcie WHO, chyba panu wiele się ode mnie nie dowie. Natomiast się pan dowie, dlaczego ogólnie jestem za tym i popieram kartę LGBT podpisaną przez pana prezydenta Trzaskowskiego. Tylko, że właśnie on w karcie to... Karta zawiera właśnie wprowadzenie, albo zakłada, czy deklaruje wprowadzenie. Karta WHO jest pewnym 80-stronicowym dokumentem. Ja na niego rzuciłem okiem, tak? Okiem laika. I powiem panu, że niektóre rzeczy mi się szalenie podobają. Na przykład to, żeby dziecko mogło się jasno wyrażać i być słuchane. Bo, nie, tam cała masa rzeczy jest pozytywnych. Ja jako człowieka z pokolenia, w którym uczono, że dzieci i ryby głosu nie mają, mnie na przykład ten zapis zachwyca. Natomiast proszę mnie zrozumieć dobrze. Ja wiem, dlaczego chcę i potrafię to uzasadnić i chcę u pana uzasadnić. Dlaczego? Dlaczego należy zmienić model uczenia dzieci, co im trzeba, czego im brakuje i jakie są fatalne skutki tego braku. Natomiast błagam, niech pan mi nie każe wyjaśniać techniki poszczególnych zapisów. To zostawiamy to. Zwyczajnie w tej sprawie niekompetentny. Dobrze. To zadam inne pytanie. Wasze stowarzyszenie opowiada się za wprowadzeniem małżeństw jednopłciowych, małżeństw homoseksualnych. Czy potwierdza to pan, że taki postulat znajduje się w celach waszego stowarzyszenia? Bardzo bym chciał, żeby moje dziecko takie małżeństwo mogło zawrzeć. A co z adopcją dzieci? Proszę pana, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Bo na dzień dzisiejszy w Polsce kłopot brzmi tak. Nie jest tak, że rozmawiamy o adopcji, że dwóch gejów się zgłasza i sobie bierze dziecko z adopcji. Skądinąd przy okazji to adopcja jest kompletnie zmonopolizowana przez Kościół katolicki, więc jak gdyby... Przejdźmy, też zdawajmy sobie sprawę z realiów. Ale to nie jest ważne. Problem jest inny. Już panu mówię, na czym problem polega. Około 50 tysięcy dzieci żyje w Polsce wychowywane przez pary jednopłciowe. Najczęściej
prawie zawsze to nie są dzieci adoptowane przez nich. To są ich dzieci biologiczne. Przez jakieś wypadki, które się zdarzyły w każdej z tych historii, te dzieci mają dwóch tatusiów albo dwie mamusie. I teraz niech pan sobie wyobrazi dziecko. Ja wiem, że to wiele osób oburza i sobie wyobrażają straszne rzeczy, które tam się dzieją. Nie będziemy o tym rozmawiać. Cudza wyobraźnia mnie nie interesuje. Ale jest dwóch partnerów, dwie partnerki, najczęściej to są dziewczyny, tak? One już 13 lat wychowują dziecko. To dziecko przyjmuje ten układ, funkcjonuje, mówi mamo, jest okej, tak? Jest związane emocjonalnie z partnerką. Mówi pan o jakimś konkretnym przypadku, który pan zna. Tak, mówię o troszkę więcej niż o konkretnym. Mówię o modelu prawnym. Wypadek samochodowy. Ginie matka biologiczna. Co się dzieje? Osoba, do której dziecko mówi mamo, ma się wynosić. Dziecko idzie do domu dziecka, idzie do ciotki, której w życiu nie widziało, bo takie jest polskie prawo. Czy jestem za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe? A pan jest przeciw? No właśnie, nie. No, A pan jest przeciw? Dobrze, pan uważa, że dziecko ma utracić kontakt z osobą bliską? Mówi pan bliską? O dramatycznych sytuacjach. Oczywiście, wypadki się zdarzają, ale dlaczego czy to oznacza, że nie może jeżeli para funkcjonuje ze sobą. Tylko czy jeżeli pan mówi na podstawie jednego wypadku, czy jakiejś dramatycznej sytuacji, mamy zmieniać normy prawne? Ja mówię o hipotezie. No tak, no dobrze, to jest hipoteza. Ja przyjmuję taką hipotezę i uznaję, że tego rodzaju dramatyczne rzeczy nieraz się dzieją, bolesne. A choroba, odwiedziny w szpitalu z tej niebiologicznej matki, miliony rzeczy. Ale te miliony tych rzeczy można, polskie prawo dopuszcza, reguluje i ma na nie odpowiedź. Albo nie ma. Bardzo proszę, jedziemy. Czyli niech proszę sobie wyobrazić, tak? Moje dziecko ma mieszkanie. Za wspólne pieniądze z partnerką. Żyją sobie tam, żyją. Jedna testament jest. Wszystko zapisuje. Wzajemnie robią dwa testamenty. Można, prawo pozwala, tak? Okej. Stało się nieszczęście. Co się wówczas dzieje? Rodzeństwo mojego dziecka oraz ja, a jednak co mieszkanie w Warszawie, to mieszkanie w Warszawie, mówimy nie. Zachowek, 50% poprosimy. A ty jesteś najdalszy stopień pokrewieństwa, płaci jeszcze ciężki podatek. Krótko mówiąc, dziękujemy, do widzenia. I ludzie zostają bez mieszkań. Znam tę historię. Dobrze, ale istnieją... Czy ja jestem za małżeństwami? Tak. Ale... A możemy ich nie nazywać małżeństwami? Możemy zostawić słowo małżeństwo w spokoju i dać ludziom poczucie bezpieczeństwa w podstawowych bytowych sprawach? Możemy, oczywiście, że możemy. Tak. Ale oczywiście, że to, tak. Ale to dlaczego nie... Ale tak, tylko że wie pan... Nie wolno w Polsce zawrzeć tak, związku. Tylko wie pan, tak się dzieje, że ta niewielka... Grupa dosyć głośna, dosyć kolorowa, chce, raz, przyznaje sobie mandat na reprezentowanie tych wszystkich przypadków, to jest raz, na przykład mówiąc o tym, że w karcie LGBT, że ich jest 200 tysięcy w Warszawie, tak? Nie wiem, skąd te badania są, ale zostawmy to. I nagle się okazuje, że oni stają się jedynymi reprezentantami, zgłaszają postulaty polityczne, społeczne i chcą zmienić prawo, no bo kwestia właśnie małżeństwa, adopcji, oni bardzo jasno to stawiają. Także ja przy całym szacunku dla konkretnej pana sytuacji i imponuje mi to, że pan walczy o swoją córkę czy syna, nie wiem, jaka jest sytuacja. Natomiast czy w związku z tym należy zmieniać normy, bo za tym pójdzie następna rzecz. Czy w takim razie dzieci, które będą wychowywane w duchu tradycyjnym i gdzie będzie mówiło się, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, zresztą tak jest w Konstytucji napisane, czy one, jeżeli powiedzą, że małżeństwem nie jest związek osób tej samej płci, czy to jest już mowa nienawiści, czy nie? Jak pan uważa? Czy to jest już rzecz, która będzie podchodziła pod ściganie? Znaczy, wie pan co,
Mówi pan o rozmaitych hipotetycznych sytuacjach. To może ja panu opowiem, jak ja zostałem, jak ja się zaangażowałem w ruch rodziców. To nam będzie może łatwiej rozmawiać, tak? Powody były dwa, ja powiem tylko jednym. To nie był osobisty powód. To była historia znajomych, którzy teraz są moimi przyjaciółmi. Oni mają... Rzecz się dzieje parę lat temu, więc mówię w czasie teraźniejszym, no ale tam się lata zmieniły. Mieli dwóch synów. Dziesięciolatka imieniem Adam oraz takiego starszego, który właśnie skończył maturę. Wybierał się na studia do dużego miasta. Jak już wszyscy maturą z tymi studiami, było wiadomo, że będzie dobrze, to powiedział: mamo, tato, jestem gejem. I objawił to swoim znajomym i przyjaciołom. Wsiadł w pociąg i odjechał. Dwa dni potem na murze tej szkoły, w której się uczył ten młody, ten dziesięciolatek, pojawił się olbrzymi napis. Adam, tu nazwisko, to pedofil. Dlatego jestem wściekły na panią kurator, że znowu to samo draństwo powtarza. Nie ma żadnej relacji. Właśnie, tylko przepraszam bardzo. Nie ma żadnej relacji, nie ma żadnej statystyki, która by w populacja pedofilów homoseksualnych jest proporcjonalna do ich udziału w społeczeństwie. Przepraszam, ale jeszcze raz powtarzam. W tym, co pani Barbara Nowak mówi i co mówią protestujący rodzice, to nie jest powiedziane, że każdy homoseksualista to pedofil, ale tylko że standardy pana LGBT wprowadzane do szkół w Warszawie na podstawie standardów WHO są to propedofilski dokument. Proszę pana, ja przyjechałem tutaj prosto ze spotkania z jedną z osób, która była tutaj na filmie. Ona ze stowarzyszenia Stop Seksualizacji Dzieci. Oni rozpowszechniają... byłem z nimi na spotkaniu. Tak wygląda strona tytułowa. Ponieważ zawiera... To wydawnictwo zawiera... Ja jeszcze nie widziałem. Przepraszam bardzo. Tylko proszę nie pokazywać tak. Środka. A teraz chciałbym pokazać to i przeczytać, okay, co tutaj jest napisane. Dobrze? Bardzo proszę. Jak oswaja się Polaków z dewiacjami seksualnymi, aby nie reagowali na przypadki pedofilii? To, co na zielono tylko czytam, nie zanudzam państwa. W tym celu szczególnie promuje się w Polsce homoseksualizm, który jest z pedofilią ściśle związany. Proszę pana, możemy się kłócić, czy w Warszawie jest 200 tysięcy pedofilów, 20 czy 8. Tak? Proszę bardzo. Możemy się kłócić, czy homoseksualizm jest wrodzony, czy też nie. Proszę uprzejmie. Nie będzie człowiek, który mówi, że homoseksualista w domyśle gej, tak? No bo do cholery, do kogo ma na myśli lesbijkę? Mówi, że to jest to samo, co pedofil, albo niemal to samo, tak? To jest człowiek, który dzieciom moich przyjaciół chce przygotowuje los Tomka Komendy. Wie pan, co się temu człowiekowi stało? Ma zmarnowane życie, bo ktoś go oskarżał o pedofilię. Dobrze, w takim razie przyjmuję to absolutnie i szanuję pana oburzenie. Nie biorę odpowiedzialności za tą ulotkę. Oczywiście nie mamy czasu, żeby teraz przytaczać wszystkie badania, przynajmniej badania wśród kleru potwierdzają tezę tą napisaną, ale wiadomo, celowo ten problem pominąłem. Dlatego ja o tym rozmawialiśmy w poprzednim programie. Prawdopodobnie do tego będziemy wracali. To bardzo szanuję i uznaję, że mam nadzieję, że słyszą nas autorzy tego rodzaju ulotek i będą wiedzieli, jak bardzo krzywdzą albo jak bardzo ranią uczucia rodziców. Proszę pana, to nie chodzi o moje uczucia. Moje uczucia się tutaj kompletnie nie liczą. To, co jest ważne, dobrze, to jest zdrowie i życie mojego dziecka. A tutaj już nie ma kompromisu. Ostatnie pytanie. Czy popieracie postulat Nowoczesnej i kampanii przeciw homofobii, która chce zakazać terapii konwersyjnych czy reparatywnych? Wtedy, kiedy młody człowiek się zwraca i ma z tym problem, nie akceptuje swojej tożsamości seksualnej i wie o tym, albo przeczytał gdzieś, że można to zmienić poprzez terapię.
Czy popieracie zakaz takiej terapii, czy w ogóle nie zajmujecie stanowiska wobec tego? Popieramy zakaz. Odpowiedź pierwsza. Chciałbym powiedzieć, jeżeli mogę dostać sekundę, chciałbym wyjaśnić, dlaczego. Powolutku musimy zbierać do końca, mamy drugą część programu jeszcze. Dobrze. Także więc odpowiedź brzmi, zdanie. Popieramy zakaz, dlatego że wszystkie możliwe towarzystwa psychologiczne, psychiatryczne twierdzą, że to nie działa. Popieramy ten zakaz, dlatego że mamy informacje na temat tych terapii mówiące o tym, że ich podstawą jest zdołowanie człowieka, zgnojenie go i znamy przypadki samobójstw osób, które się na taką terapię wybrały. Aha. Terapia ma wzmacniać, a nie dołować. Dobrze. Mamy również świadectwa zupełnie inne, ale to jest temat na cały program. Gościem programu pan Marek Błaszczyk. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studio. Przechodzimy do drugiej części programu. No właśnie, o standardach WHO mówiła pani kurator Barbara Nowak kilka dni temu dziennikarzom. Bardzo prosimy. W tej deklaracji jest zapowiedź, jeden z punktów, że ma wejść do szkół wychowanie seksualne opracowane według standardów WHO, czyli tej Światowej Organizacji Zdrowia. Każdy, kto zna ten dokument, wie dobrze, że to jest propedofilski dokument. 9 do 12 lat i czytamy, trzymając się tylko tego kontekstu. Tu jest dużo więcej informacji, ale to. Dziecko w tym wieku ma umieć negocjować i komunikować się w sprawie bezpiecznego, przyjemnego seksu z partnerem. Czy to nie są pedofilskie zapisy? Z całą pewnością to są pedofilskie zapisy. Ja jako osoba zainteresowana dobrem dzieci zawsze przy takich okazjach muszę zabrać głos. Chcieliśmy zapytać o te standardy wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, ale wyjechał do Brukseli i miasto też nie zdecydowało się na oddelegowanie do programu innego przedstawiciela. Natomiast dziś rano Paweł Rabiej jednak był w Polskim Radiu, gdzie tak mówił o zapisach dokumentu, na który powołuje się deklaracja Rafała Trzaskowskiego. Nie tak czytajmy te standardy. Wokół tego jest rzeczywiście dużo zamieszania. Tu nikt nie myśli o tym. W wieku 4 lat masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa to jest obiektywny rozwój, panie prezydencie? To jest, no, dzieci się interesują swoim organizmem. To jest tak, że to są jakieś zalecenia dla rodziców, żeby na to zwracać uwagę. No, jest niestety bardzo duża seksualizacja życia obecnie. Nic na to nie poradzimy. Filmy, dostęp do internetu, zdobywanie wiedzy na ten temat od swoich rówieśników, to nie jest dobre. To jest rola rodziców przede wszystkim. Czytałem o przypadkach, kiedy księża pytają 9-letnich dzieci tuż po tym, jak zaczęli chodzić do spowiedzi, czy się masturbują. No to nie jest normalne. To nikt nie ma zamiaru zmieniać tego, co do tej pory jest w szkołach. Edukacja zaczyna się od w tym obszarze, zaczyna się, o ile dobrze pamiętam, od 4 klasy szkoły podstawowej i jest prowadzona zgodnie z programem MEN-owskim, więc tutaj nikt żadnej rewolucji robić nie będzie. Natomiast same standardy, no, są jakimś dokumentem, który opisuje różne kwestie bardziej pod kątem właśnie psychologów, ekspertów, niż jest ale jakimś zaleceniem, żeby coś robić. Pana one nie rażą? Sam pan, panie, tak jak pan był dzieckiem, no naprawdę w wieku 4 lat nie myśli się o masturbacji, w wieku 9 lat nie myśli się o wolnym wyborze partnera. Nie, no absolutnie się o tym nie, znaczy, absolutnie się o tym nie myśli. Ja czytając to, bo zapoznałem się z tym... A wy te standardy wprowadzacie właśnie. Nie. Właśnie jeszcze raz nadmienię, że nie mamy zamiaru tutaj robić żadnej rewolucji w systemie edukacyjnym. Nikt nie będzie w... Ja nie znam kraju, w którym w żłobkach czy przedszkolach by po prostu prowadziło się jakieś lekcje na te tematy. No, mamy te skandale pedofilskie w kościele. Naprawdę to jest problem. Więc nie demonizujmy tego wszystkiego. Rzeczywiście ten dokument WHO jest adresowany do ekspertów przede wszystkim i nikt nie ma zamiaru tutaj robić rewolucji. A w studiu kolejni goście, natomiast zostajemy przy tym samym temacie. Witam serdecznie panią Joannę Cabaj, nauczycielkę, radną i mamę, tak? Przyjechała z Gdańska, reprezentuje Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk. Jest z nami minister, wiceminister Maciej Kopeć. Decyzją kierownictwa resortu to on dziś będzie reprezentował sektor oświaty. Miała być pani Barbara Nowak, jest pan minister. Podnieśliśmy rangę naszego programu. Witam serdecznie przedstawiciela prawnika z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, pan Tymoteusz Zych oraz Grzegorz Strzemecki z inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, a właściwie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pan Paweł Rabiej uspokaja
nic takiego się nie dzieje, nie ma dramatu, nie ma się czego bać. Czy rodzice mogą już być spokojni, a dzieci bezpieczne? No dzisiaj, proszę państwa, mamy do czynienia z tak zwaną tolerancją represywną. W Gdańsku ten temat już próbujemy nagłaśniać od dłuższego czasu. W Warszawie teraz zrobiło się na ten temat głośno. Rodzice nie mogą spać spokojnie. Ta tolerancja represywna to jest zjawisko, które już zostało opisane w 1965 roku przez Herberta Marcusa. To jest lewicowy komunista, który opisał, iż środowisko lewicowe, mała grupa środowiska lewicowego jest w stanie poprzez zaplanowane działania sterować większością społeczeństwa. Musi być jeden warunek spełniony, że ta większość społeczeństwa, ona nie posiada wartości, nie posiada etosu. No i teraz pytanie, jeżeli my jako katolicy, którzy nazywamy się katolicy, bo przecież Polska jest krajem w 90% krajem katolickim. W tym wywiadzie pan Paweł Rabier też się przyznał, że jest katolikiem. Tak. No i właśnie teraz jak ta nasza wiara wygląda, jeżeli ona będzie cały czas zamknięta jedynie do murów kościoła, ograniczona, jeżeli my nie będziemy mieć odwagi jasno wypowiadać i żyć wartościami, do których się przyznajemy, wypełniać nauki Kościoła, to niestety będziemy właśnie mieć do czynienia z tak zwanym zjawiskiem tolerancji represywnej, czyli sterowaniem nami poprzez małe ugrupowania lewicowe, które będą z nami robiły i ustalały takie prawa, jakie chcą. Panie ministrze, czy tak należy rozumieć te standardy WHO, że to jest ten pomysł, o którym mówiła w tej chwili pani Cabaj? Znaczy, czy pan zna te standardy WHO? No tak, zapoznałem się z nimi. Natomiast jakby jeżeli chodzi o to, co jest realizowane w szkołach, jest to program wychowania do życia w rodzinie, podstawa programowa ustalona przez ministra edukacji, która jednak znacząco się od tych standardów różni, która mówi o wartościach, o rodzinie, o płciowości w relacji kobieta-mężczyzna. Jest to rzecz zupełnie inna, natomiast też chciałem powiedzieć, że w przypadku szkoły, gdzie mamy do czynienia z obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem nauki i definicją, w której oświata jest dobrem wspólnym, oczywiście w tej szkole muszą się zmieścić wszyscy, ale równocześnie oznacza to, że nie można nikogo indoktrynować. No dobrze, czyli rozumiem, że zaproponowana deklaracja LGBT+, która zakłada wprowadzenie tych standardów, jest czymś, na co zgody w ministerstwie nie ma. Znaczy jest to jakby oczywiste, że ani wójt, ani burmistrz, ani prezydent, nawet Warszawy, no nie jest władny tutaj narzucać rodzicom to, co mają zagwarantowane w Konstytucji, to, co gwarantuje im prawo oświatowe, to znaczy do wychowania dzieci według wartości, które wyznają. Czy prawnik podziela ten spokój i no właśnie uspokajający ton ministerstwa? Znaczy, trudno się nie zgodzić z oceną pana ministra, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne. Podstawa programowa, która w tej chwili obowiązuje w polskich szkołach, nie budzi wątpliwości. Budzą wątpliwości dokumenty przedstawione przez prezydenta Trzaskowskiego. Dokumenty, które nie wiadomo w jakim trybie do końca mają być wprowadzone do warszawskich szkół. Przypomnijmy, to Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala podstawę programową. Także inne podmioty, szkoła z udziałem zresztą rodziców ustalają program wychowawczy. W jaki sposób prezydent Trzaskowski chce realizować te zajęcia? To pozostaje znakiem zapytania, ale być może odpowiedź dają nam wydarzenia sprzed kilku tygodni, kiedy do warszawskich szkół bez żadnej podstawy prawnej zostały wprowadzone zajęcia między innymi na temat homofobii. Urzędnicy warszawskiego ratusza po prostu wysłali e-maila mówiącego o tym, że zobowiązują dyrektorów do przeprowadzenia takich zajęć, nie przejmując się tym, czy w ogóle występuje jakaś podstawa prawna. Możemy się spodziewać, że ta sytuacja się powtórzy, no i to oczywiście będzie niczym innym, jak tylko naruszeniem prawa. Po czym poznać homofobię? Kto ma prawo ustalać, jakie zachowania są homofobiczne, albo jakie nie? No właśnie, to budzi podstawowe wątpliwości. Budzą wątpliwości materiały, które kilka tygodni temu prezydent Trzaskowski przekazał do warszawskich szkół, bo tam jako homofobia określana była także racjonalna i uzasadniona krytyka postulatów politycznych ruchu LGBT. Przypomnijmy, że takim postulatem jest chociażby podważenie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. A tą tożsamość małżeństwa
potwierdza w artykule 18 polska konstytucja. Należałoby z tego wnioskować, że homofobią jest obrona artykułu 18 polskiej konstytucji. No, wniosek ten jest oczywiście dalece absurdalny, ale dokładnie do niego prowadzi raport Mowa nienawiści, mowa pogardy, przygotowany przez Fundację Batorego, do którego odsyłał prezydent Trzaskowski. Mm-hmm. No dobrze, czy w takim razie deklaracja też mówi o radykalizacji postaw, o tym, że mamy rosnącą przemoc. Czy takie stwierdzenie jest uprawnione? Czy ministerstwo dysponuje jakimiś statystykami przemocy na tle tożsamości, czy orientacji seksualnej, czy jak to nazwać? W ten sposób tak jakby kwestie nie są badane. Natomiast jakby nawiązując do tego, o czym była mowa, jeżeli są działania, które jakby wykraczają poza prawo, to oczywiście wymaga to interwencji organu nadzoru, czyli w tym przypadku kuratora oświaty, czy inaczej mówiąc, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wejście z jednej strony organizacji, które chcą jakieś prowadzić działania oświatowe na terenie szkoły, wymaga i zgody dyrektora szkoły, i zgody rodziców, i ponownie, jeżeli się chce jakieś treści programowe nowe wprowadzać, także powinno to być wprowadzane za zgodą rodziców, czyli tam, gdzie będzie sygnał ze strony rodziców, tam na pewno będzie interwencja ze strony kuratora oświaty. Czy pani jako nauczycielka, mama, ale również radna, która ma kontakty z tym, co dzieje się na radach miasta, w tych gremiach decyzyjnych, czy pani ma takie poczucie, że w waszej szkole potrzebne są dodatkowe jakieś zajęcia, które by dzieci uświadamiały? To znaczy, że co, że dotychczasowe kompetencje pedagogiczne, wychowawcze nauczycieli są do wyrzucenia? Oczywiście, że nie. Odpowiedź jest prosta. Natomiast warto podkreślić, jako nauczyciel muszę to podkreślić i proszę o tym pamiętać, że nie ma dzieci homoseksualnych, nie ma dzieci transseksualnych, nie ma dzieci biseksualnych. Każde dziecko przechodzi przez okres życia młodzieńczy poprzez pewne fazy. Pierwsza faza to jest faza autofilności, druga faza... Co to znaczy, powiedzmy? Autofilność to jest faza, w której dziecko lubi przebywać samo z sobą. Dopiero później otwiera się na kontakty z drugim dzieckiem, ale przeważnie są to kontakty z osobą tej samej płci. Chłopcy lubią bawić się z chłopcami, dziewczynki wolą z dziewczynkami. To jest tak zwana faza homofilna. I ta faza homofilna rozwoju psychoseksualnego dziecka może trwać nawet do 25 roku życia. Także powiedzenie dziecku 25 lat to chyba już nie dziecko, przepraszam bardzo. No, ale rozwój psychoseksualny tak się rozwija. To jest związane z rozwojem płata czołowego mózgu. Także to jest udowodnione naukowo i o tym cały czas trzeba mówić, dlatego że wielokrotnie dzieciom, nastolatkom wmawia się, że mają skłonności homoseksualne, co jest absolutnie niedopuszczalne i co powinno być karane. Mój poprzedni gość w tej pierwszej części programu nie chciał rozmawiać o standardach WHO, jednak no, ponieważ sam Paweł Rabie i Rafał Trzaskowski twierdzą, że powstało dużo zamieszania, my znaleźliśmy ten dokument o to, co tam jest napisane, prosimy o planszę. To jest oryginalna okładka tego dokumentu, Biuro Regionalne WHO dla Europy, standardy edukacji seksualnej w Europie. I oto od 0 do 4 informacja, wiedza, przekaż informacje na ten temat. Tam jest dalej druga rubryka, umiejętności, naucz dziecko, nazwanie poszczególnych części ciała, praktykowanie i tak dalej. Rozmowa o przyjemnych, nieprzyjemnych odczuciach dotyczących własnego ciała, wyrażanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście zabawy w lekarza. Zabawa w lekarza dla dzieci do 4 roku życia, czyli dwulatków, trzylatków i tak dalej. Teraz w przedziale 4 do 6, co my tu mamy? Odkrywanie własnego ciała, radość i przyjemność dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie. 4 do 6. To jest ten dokument. Prosimy dalej, następna plansza. Od przedział 6 do 9. Informacja, wiedza, przekaż informacje na ten temat. Wybory dotyczące rodzicielstwa, ciąży i bezpłodności, adopcji. Podstawowe wiadomości dotyczące antykoncepcji. Jest możliwe planowanie, decydowanie o swojej rodzinie. Różne metody antykoncepcji dla dzieci do 9 roku życia. Miłość, stan zakochania, seks w mediach, zadowolenie i przyjemność dotykania własnego ciała, masturbacja, autostymulacja, stosowny język seksualny, zrozumienie pojęcia akceptowalne, współżycie, seks odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, również stosowny do wieku i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie. O tym mają być uczone według standardów WHO dzieci do 9 roku życia. Panie ministrze,
Czy jest na to zgoda? Tak jak powiedziałem, znaczy tutaj nie ma tak, żeby samorząd, czyli inaczej mówiąc, żeby władze samorządowe były ponad prawem, no tak, ale i ponad rodzicem. Tylko proszę mi wierzyć, że do tej pory oprócz jednego wywiadu w tygodniku sieci bodaj i w wypowiedzi pani minister Zalewskiej, tylko jedna osoba z sektoru edukacji miała odwagę to powiedzieć. To była krakowska kurator pani Barbara Nowak. Dlaczego resort milczy? Dlaczego nie powie tego głośno? Znaczy wydaje mi się, że jakby kwestia jest jakby... Dotyczy pewnych działań, które były podejmowane od dłuższego czasu. To jest kwestia rozporządzenia, które dotyczyło wymagań wobec szkół, które było w roku 2015 wprowadzone. Ono zostało zmienione, ono wygląda zupełnie inaczej. Inne są oczekiwania wobec szkoły. To dotyczy tego, o czym już tutaj była mowa, czyli programu wychowawczo-profilaktycznego, który jest uchwalany przez rodziców. I tak naprawdę to on powinien określać to, co jest tak naprawdę w szkole potrzebne. To samo dotyczy nowej podstawy programowej, która jest jedną całością, która też jest skierowana ku wartościom. I oczywiście żadne incydentalne działania czy wchodzenie kogokolwiek do szkół jakby nie zastąpi tego działania całościowego, które wynika z przepisów dopuszczonych przez ministra. Wydaje mi się, że to jest rzeczą tak oczywistą, że i preambuła prawa oświatowego i poszczególne artykuły tegoż prawa, także artykuł 55 prawa oświatowego daje, a właściwie wymaga od kuratora oświaty interwencji wtedy, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo ucznia. No tak, ale słyszymy, że tego rodzaju inicjatywy były realizowane i jakoś nie słyszeliśmy głosu resortu w tej sprawie. Z całą pewnością te zmiany, o których pan minister mówi, są pozytywne. Ale to rzeczywiście nie znosi potrzeby reakcji w każdej konkretnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z potencjalnym naruszeniem prawa czy z potencjalnym działaniem na szkodę dziecka. No i mamy nadzieję, że jeżeli do takich sytuacji dojdzie, to reakcja będzie miała miejsce. Tutaj bardzo duży niepokój budzi też zapowiedź wprowadzenia do warszawskich szkół politycznych urzędników, tak zwanych latarników LGBT, czyli osób, które mają z definicji, jak to mówi karta LGBT, popierać tych uczniów, u których dopatrzą się skłonności homoseksualnych. To budzi wątpliwości z dwóch powodów. Jako prawnik muszę powiedzieć, że dane dotyczące preferencji seksualnych, skłonności seksualnych w ogóle nie mogą być gromadzone zgodnie z RODO. Nie wiem, w jakim trybie te dane będą gromadzone przez takiego latarnika. Tutaj musi być wyraźna zgoda rodzica. Wątpię, żeby rodzice takie zgody wyrażali. Z drugiej strony brakuje pedagogów, brakuje psychologów, a rozwiązywanie konfliktów i sporów w środowisku szkolnym poprzez popieranie jednej strony ze względu na jakieś z góry przyjęte kryteria, no to nie jest rozwiązanie skuteczne. Może tylko i wyłącznie pogorszyć sytuację i spiętrzyć tego rodzaju konflikty. Trudno też powiedzieć, jaka będzie w ogóle podstawa prawna obecności takich osób w szkole. No ale mimo to pana stowarzyszenie zawiązało się właśnie dlatego, żeby przeciwdziałać tego rodzaju zachowaniom. To trwa od lat. Pierwsza wasza aktywność miała miejsce w 2013 roku bodaj, kiedy te standardy WHO się po raz pierwszy pojawiły. Tak. Oprocesowaliście. Intencje standardów bardzo łatwo wyjaśnić, sięgając do poprzednich publikacji niemieckiego Biura Edukacji Zdrowotnej. Tu odpowiedź dla pana Rabieja, który mówił, że nie zna kraju, który chciałby taką rewolucję seksualną przeprowadzić. Bardzo zachęcam do poszukania w internecie. Pisała o tym Aleksandra Rybińska w Rzeczpospolitej w 2008 roku bodajże. W 2007 roku to Biuro Niemieckiej Edukacji Zdrowotnej, współautor, albo może właściwy autor standardów WHO, wypuściło broszurę, w których wprost zachęcało dzieci do wymiany pieszczot erotycznych, zachęcało ojców i matki do wymiany pieszczot erotycznych z dziećmi. Mówiło, że ojcowie poświęcają zbyt mało czasu łechtaczkom swoich córek i tego typu rzeczy. Prawda? Jesteśmy po 22, mogę chyba... Nie jesteśmy, ale trudno, powiedziałem. I proszę
naprawdę posurfować w internecie, to się znajdzie. I to bardzo dokładnie pokazuje, jakie są intencje autorów standardów. To jedno. Poza tym jeszcze było kilka wątków. Drugi wątek to, jeśli chodzi o przestępczość, to są bardzo alternatywne badania agencji rządowej amerykańskich, które widać, że w relacjach homoseksualnych przestępczość, znaczy przemoc występuje 2 do 4 razy no dobrze, więcej ale to niż w relacjach heteroseksualnych. Tak, ale mówimy o szkole. Czy w szkole motywowana na podstawie właśnie takiego hejtu, że prześladowane są osoby, które są rozpoznane w klasie jako identyfikujące się z subkulturą gejowską? To tak jak każdą inną, trzeba to zwalczać, prawda? I tyle. Nie można dawać przywilejów. Dobrze, a przepraszam, zwracam się do nauczycielki. No pani jest na pierwszej linii jakby tego frontu, czyli w tych doświadczeń. Czy pani w swojej szkole spotkała się z tym, że nie wiem, inaczej wyglądający chłopak, inaczej się ruszający, u którego są... można tak. rozpoznać tego rodzaju, no nie wiem, oczywiście są dzieci, są dziewczynki, taką, no. które na przykład czasami poruszają się jak chłopcy, czy wolą bawić się z chłopcami. Podobnie niektórzy chłopcy są bardzo delikatni. Ale zostawmy te dzieci w spokoju. One dojrzewają, one nabierają dopiero doświadczenia. No dobrze, ale czy ta ich inna ekspresja, może większa wrażliwość, czy inne absolutnie ruchy, czy wywołują agresję, czy co wtedy nauczyciel może zrobić? No. Absolutnie nie wolno w żadnym wypadku sugerować mu jakichkolwiek skłonności. Tym dzieciom należy zapewnić swobodny, spokojny rozwój psychoseksualny. No dobrze, ale w odwrotną stronę również. No, jeżeli grupa środowiskowa go bierze na widelec, czy bierze go na cel swojego hejtu, czy jakichś zachowań agresywnych, przemocy werbalnej. Oczywiście to jest zadanie już wychowawcy i nauczycieli, żeby do takich rzeczy nie dopuszczać. I to w swoich obowiązkach ma każdy nauczyciel. Tutaj nie potrzeba żadnych dodatkowych osób, żadnych latarników, którzy będą chodzili i tylko wyszukiwali błędów nauczyciela. To są zadania wychowawcy wpisane w jego obowiązki i on ma tutaj oczywiście podejmować właściwe działania. Nie wolno dyskryminować żadnych dzieci, nie wolno tutaj dopuszczać do sytuacji, kiedy jedno dziecko znęca się nad drugim, bez względu na przyczynę. I to się dokonuje w szkołach. Naprawdę nauczycieli w Polsce mamy bardzo dobrych i ja myślę, że tutaj z takimi rzeczami od razu reagują. Zresztą to jest wpisane w ich obowiązek i to jest od nich wymagane. W karcie LGBT wprowadzony jest jeszcze kilka innych pomysłów. Specjalny hostel, sieci pracownicze. Co prawnik na to? No to są rozwiązania budzące najgłębsze wątpliwości. Zarówno te, które wiążą się z zarezerwowaniem odrębnej puli środków publicznych dla osób, które się identyfikują z grupami LGBT, czyli dla klubów sportowych, instytucji kulturalnych, zrzeszających te osoby, czy nakierowanych jakoś na nie. No to jest pytanie, czy tego typu działanie rzeczywiście jest zgodne z zasadami równości wobec prawa i czy rzeczywiście służy jakiejś integracji społecznej, szerzej rozumianej. Ale największe wątpliwości budzą rozwiązania dotyczące przetargów, dotyczące umów, które będą podpisywane przez Warszawski Urząd Miasta, okazuje się, że mają być preferowane tak zwane tęczowe sieci pracownicze we współpracy miasta z przedsiębiorcami. Co się kryje pod tą zagadkową nazwą tęczowych sieci pracowniczych? Otóż podmioty, które są w nich zrzeszone, opowiadają się za małżeństwami homoseksualnymi i za agendą polityczną LGBT. A więc sytuacja przedsiębiorców, być może biorących udział w przetargach czy podpisujących umowy z Warszawskim Urzędem Miasta, będzie różnicowana ze względu na ich poglądy polityczne i zgodność z polityczną linią prezydenta Trzaskowskiego, utożsamiającego się z ruchem LGBT. Grzegorz Szymecki. Te przywileje są wprost zapisane w tak zwanych zasadach Yogyakarty. Zachęcam znowu do zajrzenia do internetu. Druga zasada mówi wyraźnie, że tożsamość seksualna i orientacja seksualna mają być tymi przesłankami, które są decydujące, które są najważniejsze i w związku z tym wszystkie inne przesłanki są mniej ważne. Czyli tak jakby z zasady osoby LGBTQ na mocy tych zasad Yogyakarty są bardziej uprzywilejowane i wszystkie inne. To, co widzimy, to jest realizacja tych zasad, choć one nie są oficjalnie żadnym dokumentem, tym niemniej mechanizm ten właśnie funkcjonuje. Jest to mechanizm, o którym mówiła tutaj pani, rewolucji, którą zaprojektowano jako
przeprowadzono przez radykalne, nietolerancyjne mniejszości. Takiego określenia użył dosłownie Marcuse. I tak to jest właśnie przeprowadzone. To właśnie widzimy. No ale mamy dzisiaj odwrotną sytuację. To drukarz, który nie chciał wydrukować roll-upu, wiem, że wasi prawnicy go bronili, został no właśnie pozwany do sądu właśnie o dyskryminację. Nie tylko pozwany, ale także uznany za winnego niedozwolonej dyskryminacji na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń. Można się spodziewać, że taki drukarz uznany za osobę dyskryminującą LGBT nie miałby szans na kontrakt czy jakąkolwiek współpracę z warszawskim magistratem. Trudno powiedzieć, czy takie szanse będzie miało stowarzyszenie broniące życia, broniące tożsamości małżeństwa czy broniące rodziny. Bo biorąc pod uwagę tą szeroką definicję homofobii, jaką przyjął prezydent Trzaskowski, do której odsyła, o której mówiłem na początku, czyli że homofobią jest też sprzeciw wobec politycznych postulatów LGBT, no to bardzo szerokie grono osób, które po prostu z pewnymi poglądami politycznymi się nie zgadzają, zostanie ze współpracy z miastem wykluczone. To dotyczy też urzędników miasta stołecznego Warszawy, bo w urzędzie ma zostać wprowadzona tak zwana karta różnorodności. Karta zakłada tak zwane zarządzanie różnorodnością, czyli uwzględnianie przy awansach, przy rekrutacji, przy ustaleniu siatki wynagrodzeń, orientacji psychoseksualnej i stylu życia pracowników. I to nie chodzi o brak dyskryminacji osób ze względu na te przesłanki. Chodzi tutaj stricte o uwzględnienie pozytywne tych. I dokładnie o tym pisze Zofia Klepacka na swoim wpisie, że jest przeciwko promocji, no bo tu nie chodzi o niedyskryminację. No co więcej, jeżeli mówimy o specjalnych punktach czy preferencjach ze względu na określone skłonności seksualne, to tak naprawdę tego typu pomysł jest zaprzeczeniem zakazu dyskryminacji. To jest właśnie dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, zakazana przecież przez Polski Kodeks Pracy. Krzysieńko, jeszcze Grzegorz Szymecki zgłaszał się. Za homofobię jest uważany pogląd, że homoseksualizm jest zaburzeniem psychicznym. Tymczasem każde zaburzenie, zdiagnozowanie każdego zaburzenia w takim razie musielibyśmy uznać za jakąś tam fobię, prawda? W końcu cukrzyca to zaburzenie metabolizmu, anoreksja to zaburzenie odżywiania się i tak dalej. Więc mielibyśmy nie tylko anoreksjofobię, bulimofobię czy diabetofobię, ale tak naprawdę cała medycyna jest chorobofobiczna, ponieważ traktuje o zaburzeniach. Tyle. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Przypominam, Joanna Cabaj, nauczycielka, matka i radna, wiceminister edukacji, pan Maciej Kopeć, Tymoteusz Zych, Ordo Iuris, Grzegorz Strzemecki. Ostatnie pytanie. Dziękuję. Czy rzeczywiście porównanie pedofilii i homoseksualizmu i zbitka tych rzeczy to jest uprawniona rzecz? To rani osoby. Od zarania ruchu homoseksualnego, czy tak zwanego wyzwolenia homoseksualnego, homoseksualistów, towarzyszył mu wątek wyzwolenia pedofilów. Potem musimy...